koza. Tak. Poświęciłem jej całe dwa dni życia. Dwa dni poświęciłeś? Dwa dni swojego życia jej poświęciłem. Sporo. Jest zrobiona bez użycia jakichkolwiek maszyn elektrycznych. Serdecznie. Idziemy w tej chwili już na zaposę. Tak jest. Robić się jej nie chce i spogląda na słoneczko, czy wysoko jeszcze. I spogląda na słoneczko, czy wysoko jeszcze. Tak, szli z boiska, no to będziemy tędy szli, aż dojdziemy do sklepu i tam wtedy nas podwiozą, bo mamy trochę dalej, do takiego onego zielonego domu. I siedzimy tam 15 minut, nie dłużej. I tam będzie taki poczęstunek, pokażecie swoje te. No i potem tak, wracamy, do nas też, nasz też podwiozą. No i potem mamy przerwę i udajemy się do was, do klas. I wtedy możecie się przebrać i w ogóle... Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bątkowie, właśnie w miejscu, w którym odbywają się w tej chwili 35. Mazowieckie Zapusty. I są to już drugi rok z rzędu, a dlatego myślę, że zespoły, które uczestniczyły w tamtym roku, te warunki, w których przebywają te zespoły, dobrze się poczuły, no, ta gościnność, jaką stworzyliśmy w tamtym roku, zaowocowała. I dlatego też wspólnie z panią Ireną Borowy-Kotowicz, to jest pani kierownik Wydziału Etnograficznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej, wybraliśmy ponownie to nasze miejsce. Nie ukrywajcie. To sobie przypomnimy. To gorsza rzecz. Imię ojca i syna. Syna jeszcze nie ma. A ojca to Leon pewnie. Tak dużej imprezy, bo w tamtym roku było 21 zespołów zapustnych, w tym roku jest 18. Jest to organizacyjnie no, trudne zadanie, ale dobrze, że mamy właśnie taką dużą szkołę, bo jest to szkoła piętrowa. Zespoły mają dobre warunki, bo każdy zespół przebywa w swoim pomieszczeniu. Zorganizowaliśmy oczywiście kawiarenkę, czyli w wolnej chwili z zespołu każdy może skorzystać sobie z gorących napojów, z ciastka.
tamtym roku, jak już wspomniałem, było 21 zespołów zapustnych i tak średnio w każdym zespole to jest około 20 osób, taka średnia. No to w tamtym roku się przewinęło z samych członków zespołu, to było 400 osób. Następnie sporo zaproszonych gości i tutaj mieszkańców Bątkowa, gminy Sońsk i również powiatu ciechanowskiego. Halo, Bakusie! Graliśmy za ścianą, stereotypu, z mą najniższą kochaną. Ojtana! Ojtana! Góry, ja do Mazury, hej, z góry, ja do Mazury, jedzie, jedzie Mazureczek, jedzie, jedzie mi wianeczek raz. Dobry dziomek mam. Nie redzi dobry dzionek wam. Dobry dzionek wam. Czyście redzi nam. Czyście redzi, czy nie redzi dobry dzionek wam. No serdecznie witamy. Pięknie się kłaniamy. I z waszej gościnności dzisiaj skorzystamy. Dziękujemy i zapraszamy. Wysłał cygan cyganichy po zapuście, po zagrychy. Cyganka wróci bez niczego, nie wróży to ani jej, ani pani nic dobrego. Dajcie pani co dobrego, wedle uznania, żeby cyganka nie dostała lania. Nie chcę i z powrotna na słoneczko. Czy wysoko jeszcze i spogląda na słoneczko, czy wysoko jeszcze. To spotkanie należy rozpocząć i kultywować od spotkania bezpośredniego, zespołu zapustnego z mieszkańcami, prawda? A później ta druga część to już właśnie jest, można powiedzieć, taka poświęcona takiemu dorobkowi artystycznemu poszczególnych zespołów zapustnych. Kończy, pamiętać. Ostatnie chwile nasze takiego szaleństwa. No tak, proszę bardzo. Proszę pana, może sobie przysiądziecie, bo trochę tam. Minie coś dobrego. Samochodu się pakuje, bo ja tutaj. To jest dobrze zrobione, bo wiadomo, te zespoły jadą po nieraz 100 km albo i więcej. Gdyby tylko przyjechały przejście, odbyć tamtą wizytę w tych domach, to by tak się to na niczym skończyło i byłoby to mało interesujące. A to, że potem jest ta druga część, tak jak u nas o godzinie 14, występy zespołów zapustnych na scenie, każdy zespół może zaprezentować swoje możliwości artystyczne. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa na ten roczek cały. No z Bogiem zostańcie. Dziękujemy za gościnę. Żywicka, Żywicka,
z dwóch województw i właściwie ze wszystkich powiatów Mazowsza Północnego. A to drugie województwo to jest Warmińsko-Mazurskie, powiat Działnowski. Państwa serdecznie. Ja zawsze w drugiej kolejności, nie wiem czy Państwo zauważyli, ja zawsze jestem drugi. Nazywam się Łukasz Niewiadomski i będę miał ogromną przyjemność dzisiaj pomóc Państwu przebrnąć przez nasz przegląd zapustny, już 35, jest dosyć okrągły. Żeby nie przedłużać, zapraszam na scenę zespół Ani Magia. Zespół prowadzi pani Anna Sobotko, znakomity pedagog i reżyser. Wielokrotnie występowała z uczniami z zespołu Ani Magia na festiwalach, zdobywając nagrody różnych. Zamys idzie drogą, a z nim przebieram ze koza bociek, niedźwiedź pójdą z nami w tańce. Ja uważam, że jest to poziom artystyczny na dość wysokim poziomie, biorąc pod uwagę, że są to artyści tacy amatorzy, nie są to zawodowi, tylko to wszystko powstaje właśnie w środowisku lokalnym i właśnie dobrze, że coś takiego się tą tradycję podtrzymuje. Jak tu z jedną z pań rozmawiałem, bodajże to jest gminy Płośnice, to jest miejscowość Jabłonowo, to ona już powiedziała, że już czwarte pokolenie właśnie jakby uczy tych ról i występów w tym zespole artystycznym. Zapuszczam. Trochę miodu, trochę mlicka. Na szczęście kle, 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 kle. Na zdrowie kle, kle. A na scenę zapraszam zespół z Dłutowa, gmina Lidzbark, zespół, który nazywał na skosie Ach te baby. Jest to młody zespół występujący u nas po raz pierwszy. Jego kierownikiem jest Anna Wasilewska. Członkami zespołu są mieszkańcy Dłutowa, wspomagani przez troje instruktorów z Lidzbarka Wielkiego. Zapraszamy gości z zagranicy. W niedzielę 7 lutego odbyły się 35. Mazowieckie Zapusty w Bądkowie. W ramach tego wydarzenia wystąpiły m.in. zespół Ach te baby z Dłutowa, pracujący pod okiem instruktorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku. Dodać należy, że zespół Ach te baby powrócił z Bądkowa z nagrodą.
dajcie im chociaż skromny datek. Będziecie mieli wielki dostatek. A sięgnijcie do górnika, po tego tam wędzelnika. Dajcie nam na laskę, choć z niego kiełbaskę. Choć kawałek siemerka, bo na nim tłusta szterka. A jak mi nie dacie, to mnie nie poznacie. Wszystkie ramki wbiję, co na kuchni macie. Za pusty idą, za pusty idą. Będzie nam wesoło, choćby nie wiem co. Za pusty idą. Bulaj, bulaj, tuzko, bulaj. Moja tuzko wie, za to chodzi, za cię życia rodzi. Bulaj, bulaj, tuzko, bulaj. Moja tuzko wie, za to chodzi, za cię życia rodzi. Chodź, chodź do koło, skacę koza wesoło, skacę koza do pana, damu Sajszana. Skacę koza do kuperka, damu pani kuperka. Skacę koza do pułapu, a i cycki chlapu, chlapu. Nie miała, za zielony dzban.
kierownik zespołu pani Teresa Siniaska. Zespół rodzinny, bo występuje tam cała rodzina pani Teresy. Jest to grupa niezwykle aktywnych, twórczych osób, pełna dynamiki, wigoru, a występuje na zapustach po raz drugi. Przyszliśmy dziś do was, bo dziś są zapusty. Łaj daj na nam prędko, tłuściutkiej kapusty. Łaj daj na nam prędko, tłuściutkiej kapusty. Cały roczek do was. Zapusty to jest wspaniały obyczaj, który bardzo dawno, dawno, kiedyś po prostu nasi przodkowie też kontynuowali. I my to jest wesoło, pobawi się człowiek. I w ogóle jest fajnie się zabawić. Ogólnie zabawa jest bardzo fajna. Doświadczenie bardzo pozytywne. Jesteśmy tutaj, jak koleżanka powiedziała, pierwszy raz. Jakaś nowość. Co wreszcie dzieje tam? Jeszcze jest!